komenda. Nie zdążyliśmy jeszcze tutaj. O, świeżutki. Ojej. No jak to łazi bydle. Zepsuło mi kukurydzę. Jedną, drugą, trzecią. Czwartą. O kurde. Oto menda. Gryzła. No i się zaczyna. Dobra. Więc tak. Zaczęliśmy grodzić w całą działkę. Wczoraj opierniczyłem całe 7 hektarów. Wykopałem dziury. Zobaczcie, mamy kukurydzę. Chciałbym was się spytać i poradzić. Oczywiście widzów, co sieją i mają kukurydzę od X lat. Bo ja mam pierwszy rok, a odnośnie troszeczkę się tam obszytałem. Wiem, że może wystąpić jakaś choroba, jakaś żółta plamistość. Nie wiem, czy to nie jest to. I mam parę tutaj takich zagwozdek z kukurydzą, czy to wszystko ok. Nie wygląda fajnie, ale jak się człowiek przyjrzy, to tak coś się mówi. Po pierwsze, opowiem wam trochę o tej plantacji, co tu było zrobione. A zrobione było tak. Lumac było bardzo sucho, przedschodowo. Siew był tak samo, na razie bym chciał powiedzieć, prawie w listopadzie, czy w styczniu, jakoś tak uprawialiśmy tutaj i zostawiliśmy to po prostu. Wtedy jeszcze padało, fajnie nasiąknęła ta gleba, tylko że może i błąd taki był, że nie zruszyłem tej całej gleby. No, gdybym zruszył, to by tej wilgoci nie było, może te wschody byłyby gorsze. Pewnie by były gorsze, gdybym przesuszył, nie ma bad. Ale zrobiliśmy tak, jak zrobiliśmy. Tutaj mamy po kopcach, gdzie było uprawiane. Przed samym siewem. Dokładnie z godziny przed siewem. I Lumax poszedł tutaj na ten kawałek. Znaczy ogólnie wszędzie poszedł Lumax. I wyskoczyły chwasty, jak widzicie. Zobaczcie. Naczki to już nie mówię. Ale chwasty wyskoczyły. Rdesty i komosa. I już się tak przestraszyłem, że ten środek, mówię, kurczę, nie działa. No, miał działać. Dziki cholerne, w las. Ciekawe, jak tam z tyłu, od tyłu przyszedł. Ale to nic, robimy już ogrodzenie. Tam widzicie, słupki. Już do połowy zrobiliśmy słupki. Jeszcze tylko ten, z tej strony już tutaj też dziury są porobione. I zrobimy ogrodzenie i będzie spokój z tymi dzikami. Dobra, wracając do tematu, bo ja szybko odbiegam od tematu, jak dobrze wiecie. O, widzicie, tu mamy troszeczkę mniejszą kukurydzę. Zauważyłem takie coś, że tam, gdzie właśnie uprawialiśmy tutaj, po kopcach, do końca, tam kilkanaście razy jeździliśmy, ale to było z miesiąc wcześniej. I ogólnie, tam gdzie była zruszona jednak ziemia troszeczkę w kwietniu, to kukurydza lepiej sobie rośnie, lepiej sobie radzi. I teraz tak, problemy z kukurydzą, wygląd. No tutaj dzisiaj ogólnie jest zimno, ostatnio jest bardzo zimno u nas, wczoraj było tylko tak, przedwczoraj było ciepło. Widać, że to jest jakby fosfor, albo po prostu, że jest zimno. Niedobory. Chwaściki na jednoliścienne już jest zrobione, one już zdychają. Tutaj w ogóle jakaś anomalia, tutaj też. I ogólnie co mnie martwi, o to właśnie, tu macie taki liść i jest zawinięty i nie chce wypuścić następnego liścia, ale widzę, że to są jakieś robale. Jak zwykle, no przecież kukurydzy nie trzeba nic pryskać, nie trzeba nic robić. Trzeba tylko posiać i skosić. No a tu się wydaje, że chyba nie. Jednak chyba widzę, że tu, o, to jak widzicie, bardzo fajnie tutaj widać. Coś się dzieje z tą kukurydzą. Coś tutaj nie gra. Nie wiem, od czego to jest. Świeży. Tak jakby jakiś robal ją rypał. Rżnął. Żarł. Pod tym bardziej słowa znaczeniu. I to, że na przykład znajomy ma kukurydzę i u niego wygląda, normalnie jest czarna, piękna czarna. Moja jest taka, że ze środka wychodzą takie jasne, widać przebarwienia tam komórkowe na liściach. I tak, albo to jest Lumax, bo dałem 3,5 litra, mamy piachy, no chociaż i tak dałem tą mniejszą dawkę, ale od nas dużo wody spada, no te 60 litrów spadło i teraz 15 w czerwcu już jest, no, wczoraj spadło 9 litrów,
Zobaczcie, jest piękna, piękna wilgoć. Teraz kukurydza normalnie idzie jak petarda, tylko jeszcze ciepła brakuje. Ale upały zapowiadają w tym tygodniu. Ogólnie no, wygląda fajnie ta kukurydza. Idzie jak petarda. Tylko, że właśnie te przebarwienia mnie to po prostu irytuje i denerwuje takie coś, że no to nie powinno być tak jak to. Widać po liściach, tak jakby po prostu faktycznie gdzieś zostało przegryzane. Jakby ją gdzieś jakiś robal tutaj w środku gryzł. Teraz podpowiedzcie, o co chodzi. Czy błędem było to, że nie zostało podsiane nawóz fosforowo-azotowy? Czy herbicyd tak mógł zadziałać i wykazać taką fitotoksyczność? Albo coś innego. No jeszcze robale, no i choroba jest, tak? Jeszcze choroba, ale nie wiem, czy to jest choroba, czy to, co to jest. No to jest, kurde, takie naprawdę dziwne. No, nie wiem, nie miałem nigdy kukurydzy. Gdybym miał chociaż 2-3 lata, już bym na oko od razu wiedział, co to mogłoby być, nie? No, ale ogólnie tam, gdzie ziemia była zruszona, kukurydza wygląda dużo lepiej. Na przykład tutaj była właśnie też uprawiana. O, wygląda ogólnie lepiej. Czyli jednak tak jak Kamil mówił, mimo wszystko musisz ruszyć ziemię pod kukurydzę, żeby była pulchna i ciepła. No tutaj te liści, kurczę, są pozwijane. Ziemniaki, zobaczcie, ziemniaki dostały w tyłek. Może ten jedno liście, nikosulfuron, tak? Nikosulfuron, jak dobrze pamiętam. No i te ziemniaki chyba stanęły. Całe szczęście, bo nie chcę mieć ziemniaków w kukurydzy. Tym bardziej, żeby nie przerosły. Teraz już nie widzę, że już nie przerosną. Teraz kukurydza będzie poszła do góry jak głupia. Jak już się zakorzeniła i zapała te wszystkie składniki. O, dużo tu. Się wywinęła. Ale może się zniesie. Dobra. Więc to tak wygląda. Piszcie w komentarzach, co to może być. Co tu w plantacji Edego można by było poprawić lub zadbać. No teraz będę, dzisiaj nie, bo dzisiaj widzicie chmury, albo jutro pewnie, polecą makroskładniki, cynki, mangany, molibdeny, miedzie, bor i takie tam inne. Ogólnie zapotrzebowanie manganu jest, jak czytałem, to jest, nie wiem, wychodzi 8 litrów na hektar. Nie wiem, jak tak można, to raczej takie dawki nie dam. Dam pewnie, nie wiem, z 1,5 litra, ale więcej nie. Mam te zalecane górne dawki, ale nie dam tych takich, których wyliczyłem, że na przykład tam gdzieś w jakimś tam poradniku było obliczone, że na tonę ziarna tam 140 gram potrzebuje, czy tam mniej, czy 14 gram. Chyba się coś tam im zera pomieliły w tych dawkowaniu, bo mi według tego poradnika tam jakiegoś, gazeta jakaś tam była, 1400 gram manganu na 10 ton. Na 10 ton ziarna, no to kurde, no mówię, troszeczkę nierealne, nie? Musiałby co chwilę jeździć i pryskać tym manganem, bo to duże zapotrzebowanie jest. No ale dobra. A co to tak? Co to się pyta? No jednak jakieś cyrki wychodzą. Nie jest tam wzorowa, książkowa, mi się wydaje. No ale to jest, nie będzie, no. Widać, że walczy. Walczy. Dobra, trzymajcie się. Napiszcie mi w komentarzach, co tutaj trzeba poprawić, co tu za błąd zrobiłem. Jaki błąd, można powiedzieć, bym tu zrobił na tej kukurydzy. O, widzicie pesz. Kubki peżu, jeszcze ziemniaków zostały, ale nikosulfuron widzę, że gryzie jakoś. A jak nie, to później wezmę, nawet je przyjdę i tak opryskam Roundupem punktowo, jak to się mówi. Ale tak to w miarę czysta plantacja, bez chwastów, także jestem zadowolony. Mimo wszystko z Lumaxa, chociaż cholernie drogi, chyba 230 zł, bo więcej wyszedł, ja piernicze. Ale to nic, czekamy na cenę, aż podejdą do góry. Mam nadzieję, że na tej kukurydzy parę złotych się zarobi, a się człowiek nie narobi. No, złoty środek, jak to się mówi. Dobra. Trzymajcie się, tyle z dzisiaj. Filmy się troszeczkę opóźniają, będą się opóźniać. Mam kupę roboty na głowie. Brat dopiero dzisiaj wrócił. I mam dużo zaległości z robotą ogólnie.
jeszcze siejemy tutaj grykę po cebuli. Cebula niestety zachwaściła się fiołkiem. Fiołek niestety wygrał. Cebula w ogóle nie chciała jakoś rosnąć. Coś jest nie tak w glebie. Trzeba to naprawić. Dobra, to piszcie w komentarzach, co tam, co sądzicie o tej kukurydzy, czy ma potencjał, co z nią można tutaj teraz zareagować szybko i poprawić, żeby ona tak w miarę jeszcze tutaj obrodziła. No ale ten dzik to wygrał. Ja pierniczę, wrypał się normalnie tu pod samą chatę. Roztel już jest wyczyszczony, przygotowany, uruchomiony, może jechać kosić, ale na razie jeszcze nie ma co. Jęczmy zimy powolutku dochodzi. Widzicie, już się robią złote. Tutaj mamy, tu była kukurydza. Rosną warzywka, ale niestety nie wyrobiłem się. Marchewka za szybko wyszła. Nie wiem chyba, czy czym teraz opryskać. Ale czymś tam poczynam, opryskam czymś. Na te chwasty, kurka wodna. Czasu nie ma, a teraz jeszcze grykę tu trzeba wsiać. Po tej cebuli. Idę poczepić siewnik i sieję tą grykę. Dobra. Pisz na to, co myślicie o tej kukurydzy, czy ma potencjał, czy nie. I co w niej te poprawić, co to za przyczyny tych, co wam powiedziałem, te objawy takie, no mi się nie podobają te objawy ogólnie. Widzicie, z tej strony kukurydza jest naprawdę dużo ładniejsza, gdzie były kopce. I bez nawozu, i bez obornika. No może tam obornik gryzie. Nie wiem, no. Dobra. Nara. I macie info, dzisiaj jest 14 czerwca ogólnie, nie? A tutaj o, żeby nie przejechali rury. Postawiłem bańkę, kurczę, taką seledynową, żeby było widać, bo dziadek tutaj talerzował, mówię, żeby mi tej rury nie ściął do nawadniania, bo jeszcze w sumie tak, mieliśmy nawadnianie na tą kukurydzę dawać, ale widzę, chyba nie ma sensu, bo u nas co chwilę pada. Spadło już 15 litrów w czerwcu, 60 litrów w maju. Na razie nie ma zapotrzebowania, ziemniaki idą jak petarda. Wszystko ładnie rośnie, tylko teraz jeszcze trochę słońca i ochronić, i poodżywiać, to trzeba i być gitarą. Na razie.